Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na czwarty odcinek Wyzwania Pokoleń. Domek, przeszedł on małą metamorfozę. Ja troszeczkę grałam Jonathanem poza YouTube'em, żeby zarobić pieniążki na dom, na zmianę domu. Postarałam się o kolejną, czyli to już drugą gwiazdkę. Tak więc, Jonathan zarobił sobie trochę pieniędzy. Pokażę z zewnątrz, jak to teraz wygląda. Ok. Dalej nie jest jeszcze to nic takiego tam specjalnego, bo brakuje mi tutaj dużo dekoracji, jeszcze drugie i trzecie piętro, ale jest tam jeszcze pusto, na razie nic nie ma, na razie tylko i wyłącznie pierwsze piętro jest umeblowane, ale mniej więcej dom już ma formę taką, jaką bym chciała, żeby miał ostatecznie. Zrobiłam, co zrobiłam i jeszcze mam 10 tysięcy simoleon, tak więc będę mogła to wykorzystać jeszcze na coś innego. Po prostu nie miałam czasu, aby tak bardzo skupić się na tym domku, bo skupiłam się bardziej może na cutscence, na maszynima. Jonathan przechodzi za jakby metamorfozę. Jonathan się zakochuje. I to będzie dla niego dosyć ciężkie, bo jest to dla niego nowość. I jeszcze nigdy czegoś takiego nie czuł. Nie spotkał się z czymś takim, że myślał non-stop o jednej kobiecie. W cutscence było widać, że Jonathan zerwał z Judith. Tak, on ją zostawił i ona praktycznie no, bardzo źle to przyjęła. I on zdecydował, że no, nie chce być w tym związku, bo to jest pusty związek. Nic go z nią nie łączy i nie chciał po prostu tego kontynuować i postanowił spontanicznie z nią zerwać. Ona oczywiście nie przyjęła tego dobrze i nawet groziła mu. Tak więc w przyszłych odcinkach zobaczymy, do czego jest zdolna Judith, bo będzie się działo. To od razu mówię, że będzie się działo. A jeszcze jedna istotna rzecz. Widać tutaj już, że jest kolejny członek rodziny i jest to Ares, owczarek niemiecki, którego sobie właśnie kupił Jonathan, żeby mu nie było samotnie tutaj mieszkać. Tu, gdzie kiedyś była sypialnia, zrobiłam teraz kuchnię. Wygląda w taki sposób. Też na razie dużo dekoracji jeszcze tutaj nie ma, ale mam nadzieję, to się zmieni. Łazienka jest bez zmian, taka jaka była. Salon troszkę powiększyłam, dodałam wypoczynek. Dodałam stół, w końcu będzie stół do jedzenia. Wymieniłam telewizor oczywiście z tego malutkiego na dużą plazmę. Biurko jest tu, gdzie było i sypialnia jest teraz tutaj. No i oczywiście dodałam schody, którym można wejść na górę. Tak jak mówiłam, góra jest jeszcze niezabudowana, nic tutaj nie ma. Jest jeszcze jedno miejsce na samej górze. Tutaj jeszcze nawet schodów nie zrobiłam. Docelowo będzie sypialnia Jonathana i jego przyszłej żony. Ok, tak więc tak wygląda teraz domek. Tak więc Jonathan ma kolejne zlecenie w środę o 9 i musi rozwijać umiejętności aktorskie i musi rozwijać sprawność fizyczną. I właśnie dlatego też w jego sypialni tutaj umieściłam sprzęt, żeby mógł sobie tutaj tą sprawność fizyczną też ćwiczyć, żeby za każdym razem nie trzeba było do siłowni jechać. Gotuj, jest 10, więc mógłbyś sobie ugotować późne śniadanie. Zrobimy to z serem dla jednej osoby. Czy ty nie masz w ogóle umiejętności gotowania? Kolego? Nie, no nie wierzę. Sprawność fizyczna, komediowa, aktorska, taneczna, śpiewanie. Czy on pierwszy raz w życiu gotuje? Mi się wydaje, że... Jest gotowanie, jest na trójce, dobra. No to powiedzmy, że może by nie przepalił. Dobra, dobra, Jonathan. O, świetnie. Będzie tost ze szkłem. Okej. Okay. Boże, korci mnie, żeby sobie trochę pomajsterkować. Może chcesz podłubać przy rakiecie na zlocie zapaleńców. Ta dziewczyna sobie nie daje za wygraną. No przecież my dopiero żeśmy z tobą zerwali. Ty idź do toalety i musimy jeszcze zająć się tymi tutaj umiejętnościami aktorskimi i fizycznymi. Czy tutaj radio gra? Nie wiem po co. No nie, no tego to nie było jeszcze. Skąd w ogóle papier? Aha, bo ja używałam na cutscence
Kupiłam mu paczkę papierosów tylko i wyłącznie do tego, żeby na tej cutscence używał, a ten se wziął i se na klopie. O, okej. Piesek, co ty tutaj robisz? Ty już skończ z tym może i ja wywalę te papierosy. Czy ja je mogę sprzedać? Nie mogę. No i mi się kliknęło tutaj. Idziemy się z pieskiem pobawić. Ja uwielbiam owczarki niemieckie. Ja zawsze chciałam mieć owczarka niemieckiego. I zazwyczaj w Simsach, jak gram, to zazwyczaj moje rodzinki mają owczarka niemieckiego. No tam oczywiście czasami zmieniam, ale owczarek niemiecki to jest podstawa. Okej, poczekaj, no wiem, że ty chcesz ćwiczyć, ale chodź tutaj na chwilkę do twojego pieska. Porozmawiaj z nim, daj mu przysmak. No właśnie, możemy też z nim pobiegać, żeby pochwal, żeby tą fizyczną sprawność sobie rozwijać. Dzień dobry, Arpanoi! Właśnie, z aspiracją, co ja mam tutaj do zrobienia? Aha. Trzeba zostać trzygwiazdkową celebrytą, czyli jednej brakuje mi gwiazdki, i zostać gospodarzem spotkania z gwiazdą. Jeszcze tego nigdy nie robiłam. Gilo! W ogóle to z aspiracji pierwszy raz robię, więc może to być ciekawe. Boksuj, facet. Okej. O, zaliczyło mi już. Czy mi się wydawało? No, zaliczyło. Co ty chcesz od Landena? Chcesz z nim porozmawiać? Dobra, to potem do niego zadzwonimy. Tym bardziej, że ty byś bardzo chciał teraz częściej bywać u niego w domu, ze względu na jego siostrę. Dobrze, więc my sobie dzisiaj może wieczorem z Landenem wyjdziemy na kręgle, zobaczymy. I teraz możemy ci kupić piłkę, tylko szkoda, że nie ma jakiegoś sklepu, gdzie wody chce, okej. Rozmyślaj, czy szklanka jest w połowie pełna. Ja zawsze widzę szklankę połowę pełną. Nigdy nie widzę szklanki połowę pustą. O bo! Co ja widzę? Nie mogę. Ja muszę to zoomować. Bo... Nie, no tego to jeszcze nie było. Dziewczyna sobie idzie z drzwiami. Nie, no bo to jest taka animacja, że jest potrzebne. Jak chcę nagrywać, że otwiera się drzwi, jest taka fajna animacja. I trzeba mieć w akcesoriach drzwi. I widzę, że gra kobiecie ubrała te drzwi. Super to wygląda, nie mogę, no. A tutaj jaka pani sobie spaceruje, jakie włosy. Dobra, tu jest jedna pani, ma drzwi w nodze, a tu jest druga pani. Kurczę, jaki outfit. Włosy, tutaj widzę jakieś pasemko czerwone. To nie pasemko, tylko to pewnie będzie jakieś też różowe to jest. O kurczę. Okularki, nie, ten tego. No moda super w Del Sol Valley. No to idziemy na zewnątrz i zawołamy pieska, pobawimy się z nim trochę. Ćwicz aportowanie. Z psem o imieniu Ares, daj piłkę zwierzakowi. No to my będziemy udawać, że rzucamy, no. Gdzie ty jesteś, piesku? Imujib, ventu, ciruk, ispa. Imujib, ventu. Yapsowa. A jak szuka? Jaki słodziak fajny. Uwielbiam owczarki niemieckie. No chodź, piesku, chodź. My się tu bawić z tobą chcemy. Prostoba, prompty, No, tym imuje, razem ci rzucimy ventu, naprawdę. prostoba, prompty. A, zdobyta umiejętność tresowania zwierzaków. No, idź, idź. Kolego, ty masz po piłkę i gdzie ty poszłeś? Nie chcesz się z nami bawić, czy co? Ćwiczę portowanie. O! Weźmiesz teraz tą piłkę, czy nie? O, wziął! Jak fajnie. A Rucy!
O kurczę, to chyba jakaś gwiazda incognito, coś mi się wydaje w takim ciuchu, nie wiem. Kto to jest? Juan V. Ale to nie jest gwiazda, ale jaki ciuch? Kurczę, w Del Sol Valley to jest moda, no. Moda oryginalna, buty czerwone jakieś, okularki dopasowane i to bardzo. Co to? I z tyłu jaka kokardka, no nie mogę. Z tymi modami to jest po prostu coś świetnego, jak sobie gra tak randomowo wybiera ciuchy i akcesoria i tak dalej. To jest po prostu hit. A ten, jak się patrzy na nią i sobie o łóżku myśli, świetnie. Lekarz, Boże, co ja gadam. Policjant. Nie no, kokardka jest po prostu szczytem mody. Dobra, bawimy się z Ziba! pieskiem tutaj, nie będziemy się przyglądać dziwakom z Del Sol Valley. Take a selfie for Instagram. Z tym reshadem tak ciężko mi widzieć napisy. O! Dobra, coś tam jeszcze zrób, bo potem wiem, że ta fama będzie spadać. Następną fotę dawaj. Rób sobie przed nowym domem. Jebs, trim the nerves, good shot! A, filmuje nas Susu! Instagrama, no. Chima Pieska filmuje. ryba! Jak Ha! sika. Piękne Ha! wideo Susu! na Instagrama, Aha! no. Na Lem Instagrama. ancha! Charakterystyka lojalnego zwierzaka. Ares to oddany pies, lubi przebywać blisko właścicieli. Nieznany numer. Kim ty jesteś, człowieku? Wybrano cię. Wkrótce po ciebie przyjdą. Chwila, kto mówi? Rozłączam się. Jonathan według mnie powie, chwila, kto mówi. I co mu powiedzieli? Haha, to się nazywa psikus. Kto to jest w ogóle? A, to jest ta, to jest gwiazda z Del Sol Valley. Kurczę. Problemy masz, kobieto. W ogóle to skąd masz mój numer? Nie, no przecież dopiero co zrobiłeś siku przed domem i tutaj druga kałuża jest. No co ty? To jest za mało światła w tym pokoju jest. Bronzolet, czerwone skarpety, to jest normalnie hit. Konwersy, okularki i czapencjał. No po prostu moda świetna, no. A widziałam ostatnio na YouTubie właśnie ktoś tam opublikował filmik z nowym modem, który. Nie, to znaczy nie nowy mod, to nie jest nowy mod, ale z modem, który właśnie koryguje jakoś tamte ciuchy NPC Simów. Nie wiem, czy to działa w ogóle, bo nie używałam tego nigdy, ale ciekawe byłoby coś takiego wypróbować. Ciekawe, czy oni by lepiej. Chociaż w sumie ja powinnam też mieć ładniejszych tych NPC, z tego względu, że ja sobie w MC Command Center wybrałam tą opcję, żeby mi z galerii dawało. Ale widać dużo jest takich właśnie chodzących. No ta na przykład Tom mi losowo z galerii dało. Więc jest fajnie ubrana. Ale. Kurczę, ale widzę, że oryginalne typy też chodzą, więc nie wiem skąd mi się to bierze. Może ja tam 100% nie dam. Nie, no ja dałam 100%. Także było wszystko z galerii brane, więc może coś tam w tej galerii jest takiego oryginalnego, nie wiem. Znaczy z galerii, z biblioteki mojej. Ja w bibliotece raczej takich elementów nie zapamiętałam. O kurczę, jaki kolorowy ten bowling. A ty się nie przybrałeś, kolego, w takim stroju, w jakim byłeś. Weź sobie to tak na luzaku. Podobnie ubrani są. Ja lubię Simów na czarno ubierać. Uwielbiam jak faceci na czarno są ubrani. I tutaj wszystkich na czarno ubieram. Nie, kobieto, ty nas prześladujesz. Ty bez koszulki. I wzięła, tak jakby wiedziała, że my tu jesteśmy. Ona nas, chyba z nią problemy będziemy mieć. No, w mojej fabule drama na pewno z nią będzie, ale nawet gra widzę, że zna moje plany. Weźmiemy sobie może gin i tonik. Razy dwa. Jessenay! Bartem! Yin and Lev!
Okej. Okay. Waffetub Fibozo. Co to takie jest? Mackinurf. Nie, Judy. Oranga. Younga Charm. Shushi. Nebor Fibash. Ale dobra, spoko, przynajmniej do nas nie przylazła. Chabin Durkim. Nibs, Tringa. Fanuka Doi. Eflin. Akurat tutaj musiała przyjść. Koszulki przyszedł i trzyma niewidzialną parasolkę. Pan paparazzi z pięknym makijażem. On to już też w każdym odcinku jest. O kurczę, a ta zemdlała z naszego powodu? Lilith? Bartolini? To aż tak my? A on olewka. Usiadł sobie i sobie będzie oliwki jadł i się będzie patrzył na nią. No bo Jonathan, on już teraz jest coraz bardziej rozpoznawalny. Już jest też w środowisku aktorskim znany. Więc Judith tam jak w cutscence, ona właśnie tak go chciała poniżyć, bo dla niej to coś takiego no, niewyobrażalnego, że jak pan na jej odmówić. Gdy, że jest wielką gwiazdą, to jeszcze na dodatek, że ona się uważa za taką piękność, a tutaj ktoś nagle jej powiedział nie. No i dla niej to było takim szokiem, powiedzmy, i dlatego ona będzie, będąc w dramaty. Dobra, no, skoro się tak ekscytujecie, no to weź, no to daj autograf, no. Chcesz autograf, mogę ci dać. Ta też. Shunatam boy. Krabatoma. Radish. Chifa. Waste. Roopsta. Flupta. Chifa. Oh. Xenoi. Snurb. Dobra, jest 7:40. Musimy zdążyć jeszcze tylko zjeść coś. Nie wiem, czy w lodówce mamy coś, ale chyba zjemy coś na szybko, bo... No i jesteśmy na miejscu. Któż to taki? Ryzykownie flirtujemy. Siku nam się chce, miejmy nadzieję, że się nie posikamy. Co to co chwilę ktoś umiera? Nubu lalalur. Lalur. Ma. Yaba romance. Ooh. Ah, Kruka! Hengu! Hengu! Hamala! To w takiej animacji nie ma, to jest tylko tutaj w tym aktora. A tak to nie można tego używać. No, I'm sorry. Sathrus. How about the only vampire? Blitz of Vuni. Oh, Harg. Yard the hoy. Oh, kurczę. Że on teraz będzie starał się właśnie, będzie chciał wyjść z Amalion, znaczy będzie chciał ją poznać. No kurczę, a co ty nas całujesz tutaj? Czy to nie jest jedna... Kurczę blade. To jest jedna z naszych dziewczyn. Cicho, bo musimy cię poprosić o bycie tylko przyjaciółmi. Gdzie to jest? Bo on powoli sobie życie organizuje. Już trochę mu się znudziło to takie życie, które on prowadził. Dziewczyny, zmienianie tam kurczy jak rękawiczki i tak dalej. No i on trochę tak, powiedzmy, zmienia się pod tym względem. Jak to jest możliwe, że ja już tyle razy ją prosiłam o bycie... Kurczę, nikt nie chce z Jonathanem zerwać.
Poproś o bycie przyjaciółmi, please. Ringa. Oh, your mother. Teraz powinno zaliczyć, miejmy nadzieję. Czek mnie straszyła. Myślę, że na dzisiaj to już będzie wszystko. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. I pozdrawiam wszystkich cieplutko. Pa, pa, hej!